koło tej synagogi się przychodziło wielokrotnie, jak ona była jeszcze czynna, jak funkcjonowała. I byłem, można powiedzieć, w parę godzin po spaleniu. Dymiło się, byliśmy z kolegą, z chłopaczkiem. Wypalona cała ulica, więc idziemy popatrzeć, co się dalej dzieje. Weszliśmy, można powiedzieć, w środek. To był żart, to było gorąco. To się paliło kilka dni? Nie, w ciągu jednej nocy. Tutaj była ulica, wypalone murowane domy, wypalone zupełnie. Jeszcze się dymiło z nich. Wejście główne było z tamtej strony, od sądów. Tam było wejście. A tutaj były balkony i, proszę pana, dwa takie na wysokość spieczonych ludzi. Dwa zwały trupów, które wypadły z balkonów. Pamiętam, leżał młody Żyd. Upieczony, dosłownie upieczony. Miał takie wprążki skarpety, tak dziś pamiętam. Spuchnięty, upieczony. Na samym wierzchołku leżał. To wszystko z tego balkonu spadło. Ratowali się na balkonie, czy oni byli postrzelani, trudno powiedzieć, wie pan. Strach był na to patrzeć. Smut niesamowity, spalenizny przede wszystkim. Wtedy pamiętam, znalazłem tu gdzieś na wyjściu, na ulicy, taki obustronny miecz ze spaloną rączką, zakrzywiony, obustronnie ostrzona. Wie pan, jak szabla, tylko obustronnie ostrzona. I wtedy pamiętam, ojciec mówił, że to jest jakiś tatarski. Czy z okna wypadło z palącego się domu. I pamiętam, że stuknąłem o kamień na pół. Tak twarde to było. Mury się trzymały, ta kopuła była na wierzchu. Tam były jeszcze takie, to była centralna kopuła i były takie jeszcze cztery mniejsze na rogach. A brama główna, wejściowa była z tej strony. Drzwi były niesforsowane, były zamknięte. Potężne dębowe drzwi, olbrzymie okucia, olbrzymia klamka mosiężna. I nie wiem, czy trafił granat wystrzelony z takiego granatnika. I ta brama ocalała, się nie spaliła. Olbrzymia klamka, pamiętam, taka mosiężna, te obicie tej klamki, szyldzik, też olbrzymi mosiężny, był trafiony pociskiem jakimś i były bryzgi tych odłamków. Wręśnięte było, nie przebiło, tych drzwi nie przebiło. Drzwi były zamknięte. Prawdopodobnie Niemcy zamknęli sami, bo oni tam spędzili Żydów wtedy do synagogi, z tego co słyszałem później. Koty po opalaną sierścią, takie straszne, biegały, mełczące. Tych kotów przecież u Żydów było od piórnej trochę. To była makabra, dymiło się to. Pustka kompletna, żywego ducha, tylko dym. I mówię, te oszalałe koty biegające. Tego Żyda gdzieś widzę. Młody człowiek. Upieczony, dosłownie upieczony.